Cześć, witajcie. To my, customowi Frodo i Deseo. Hejka. Nasz custom z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Marshlands, tak? Dobrze mówię? Tak. I tu takim kuźwa kiepskim momencie zakończywszy. No. Bo on... A nie, dobra, zabiłem go, ale wiesz co, trzeba było skakać. Okej. Okay. Masz wszystkich wymucionych tam? No jeszcze... A jeszcze widzę, tam coś słyszę, męczysz. Jeden zostawił Uziki, widzę. Jeszcze jeden to był na takim... O tam... O Jezus, jeszcze jeden! Skąd oni się tu, to już jest... Wtedy zabiłam pięciu, teraz jest dwóch tak? jeszcze. No daj spokój. Najpierw po prostu tu wszystkich wyrzynam. Jest. Trzech zabiłam w poprzednim odcinku, teraz jeszcze dwóch mi wyskoczyło. To nie, już nie mam. Jeden tutaj ja chodził wiem. U góry, tak po prawej stronie, na takim czymś dziwnym. A to gdzie jest taki komputerek, tak? Tak, tak, tak. A jeden jeszcze no. jakby zza pleców mi wyszedł. To w sumie pięciu chyba miałam. Czy te drzwi się w ogóle otwierają, czy to jest atrapa? Padłem do wody, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Coś mnie będzie jadło? No tam są jakieś rybki chyba dobra, jedzące. Dobra, są. Idą do mnie, no. Właściwie płyną. Ale mnie spożarły. Dawaj tu z usików. Chodźmy tu jedna z drugą. Toż patrz, będą teraz pod spodem. Nie no, trzeba je wykończyć, bo ja chcę... Tak, tak, bo będą strasznie upierdliwe. Ale mnie pożrą mnie znowu. Dobra, trzeba jakoś inaczej je wziąć. Może tak. No jakoś mi się tu w rożku zacięły. A dwie są? Ile ich jest? Bo dwie no zabiłam. Wziąłem z uzików. Dobrze. Ja sobie też na apteczkę, bo mnie troszkę denerwuje to, że to mi mryga. Dobra. Pytanie, czy najpierw pływanko, czy tutaj chodzimy sobie? Nie wiem właśnie. Nie mam pojęcia. No, no pochodźmy, dobra, zobaczmy. A ty pływasz, tak? No pływam. No to pływaj. A ja sobie pływam tutaj popatrzę. Aha, spoko. Już mi się zepsuł. Grę dopiero odpaliłam, już jest zepsuta. Słuchajcie, jesteśmy. Mamy nadzieję, że nie będzie już problemów. Zobaczymy. Będą. Myślisz? Tutaj jest jeszcze taki jeden pokój z takimi szafkami i... Ale tu nie ma nic. Ale tu byłem? Byłem. Łażę, pływam, kuźwa. Tu jest jeszcze coś. Jakaś luka. Dźwignia jest. Pod wodą jest dźwignia jak coś. No to idę. Która... Jakieś klapy. Mam nadzieję, że to też nie są czasówki, bo... Ja nawet nie wiem, czy się zapisało po tych rybach, przed rybami, nie wiem. Aha. No to jakiś bebok jest, tak? No jest jakiś bebok, tam muzyczka trochę tak niby miała nas wystraszyć, ale... Klapa, no wiem, która to jest klapa. Aha, i to jest drabina, okej. Okay. Tak, no tak. To tak jakby piętro wyżej, tam gdzie był ten przycisk. Jezus, beboku, weź się posuń, bo mnie irytujesz. Oj, nie mam dzisiaj, widzę weny. Nie masz weny? Nie. Jest źle, już się denerwuję w ogóle, że wiesz, na samym wstępie, żeby tak zaczynać odcinek, no szlak mnie trafia. Aha, to tamta klapa, bo jest jeszcze jedna, a to obydwie klapy się widzę obsunęły. O nie wiem, ja tylko jakąś jedną to ja idę najpierw tą na lewo, znaczy na lewo. Jak wchodziliśmy to na prawo idę do tej i jeszcze jest na lewo. Obydwie się obsunęły aha, w dół. Aha. Jednocześnie. Można wyskoczyć te. Ale one się łączą ze sobą? Dobrze widzę? Nie wiem, wchodzę jest jeszcze gdzieś wyżej, tutaj można? Tam? Można, w ogóle lina można jest. Generalnie wyżej jest lina. Jest lina. No i to się aha. łączy ze sobą, tak, to dokładnie. A to nie jest manki? Tak, może to jest manki? Czy to się pokaż. Otwiera? Nie. Tak, to jest manki, aha, czyli jeszcze wyżej jak wejdziesz, mm-hmm. nie? To jest manki. Dobra. A to mi się coś tam obzdorało. Myślałem, że to już jakieś galeony, a to tylko takie jakieś tam w basenie ruiny. Mhm. Tak, tak, tylko... Liczę na to. Co, na linę wskoczyłeś, tak? Nie, na razie poszedłem mankiego. No tak, ale ja bym chciała w ogóle wiedzieć gdzie, w sensie, bo nie kumam. A tu, o, z tego żeś wskoczył. Dobra, no już rozumiem. Tak, tam takie jest. No, widzę. Trzeba przeskoczyć przez barierki. Tak. Mhm. I tutaj chyba dojdziemy do tej liny, tak? To jest właśnie... To jest głupi sposób na linę? No pewnie, że tak. Teraz ja tutaj nie wskoczę na nią. A chciałaś z dołu na linę, czy jak?
No, myślałam, że no, jest, że z dołu, ale no na razie nie widziałam jakby miejsca, no nie wiem. Nie rozglądałam się, żeby na nią w ogóle wskoczyć. Na razie poszłam tu, gdzie ty polazłeś, no po co się rozdzielać, nie? No tak, tylko że powiem ci, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o linę. Że my tutaj, no niby jestem na tej linie. Ja na razie jeszcze się tutaj wcześniej rozglądam, bo może tutaj coś będzie, że przeoczymy i wiesz... Jeszcze się nie usrywam tej liny, ale zaraz nie pewnie ma to jak będzie. Przeskoczyć. No i co? I mówisz, że ona nie wskoczy na tą linę, tak? No wskoczy, wskoczy, ale pod takim no, dziwnym wskoczyła. Kątem. Musiałem. Tak, no widzisz, ty to tak potrafisz. Ja to nie, nie, nie potrafię. No i co? Gdzie teraz? Tu a chciałbym tutaj w stronę tych drzwi tam. Może tak, czy nie? Nie wiem. Ja wskoczyłam sobie tutaj jakby nad tym komputerkiem jeszcze wyżej na takie to szare, ale chyba nie wiem po co w sumie. Tu chyba nic nie ma. Patrzę jeszcze, czy jakieś dźwigni tu nie ma pokitranych. Nie wiem, po co ja tutaj... A to jest manki? Nie. Nie, to raczej nie będzie manki, nie. Ja bym chciał, gdzie te drzwi? O tu. No to, a tu jest? Coś jest? Czekaj. No kurde, naprawdę. Jakiś tu są jakieś takie... krzyżyki na tym, to chyba jakiś bug czy coś, nie? Nie wiem, no jestem tutaj, tylko ja po co ja tutaj jestem tak naprawdę? Tych drzwi nie można otworzyć, okej. Okay. Wiesz co, się zastanawiam, jest... czy na przykład tutaj te takie kratki, one są takie kratki, czy one działają jakby, że można się po tym wspiąć wyżej, tak jak takie same tekstury, jak tam manki było, wiesz o co chodzi? Aha, zastanawiam no właśnie. Się, bo to jest takiej samej teksturki, nie? No masz rację. Może to być. No jestem jakby tutaj po tych skałach, chodzę sobie, idę w kierunku tych białych drzwi, które są zamknięte, bo chcę zobaczyć, czy one są otwarte, czy nie. Czy one się otworzą, rozumiesz? Takie czerwone, tak, co tam tak, błyszczy. Tak. No, otwierają się. Mhm. Jesteś też w tym miejscu, tak? No jestem w tym miejscu, no. No, no i bo przycisk. Tamte drzwi się nie... No. Aha. Czekaj, czy to będzie czasówka? Aha. Kurde. No to gdzieś a były one te drzwi. Są... Hmm. A tu, ale czekaj, bo... A gdzie one są? No tutaj od razu, jak się wchodzi... Na prawo? Jak wchodziliśmy po tej drabinie, jak ta klapa nam się... No ale po której, bo ja po prawej. No właśnie nie ja wiem... Tej po, jak się wychodzi stąd, to na prawo ja wchodziłam po drabinie. My na po lewej wchodziłam po drabinie, nie tej po prawej, tu zaraz co jest. To może jak od tego przycisku wychodzisz, to trzymaj się cały czas prawej. No to jest to tu po prawej, dobra. To ja nie po tej wchodziłam właśnie, ja po tamtej widzisz, drugiej. A ja właśnie po tej. No i tutaj też jest przycisk. A, i on otwiera te drzwi, o rany boskie. No to co, znowu na tą linę? A gdzie to jest, bo nie mam pojęcia? Też skakiwałem właśnie na linę z tego. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. To jest jakby po drugiej stronie, tam naprzeciwko jakby tych właśnie czerwonych drzwi, no nie? To teraz musisz jakby po drugiej stronie to jest. Naprzeciwko tych czerwonych drzwi, no, tak można powiedzieć. Ale to znowu trzeba na linę, nie? No i idę tutaj na mangi teraz. I opcji jakby jakieś... No tylko tam jeszcze nigdzie dalej w głąb w sumie nie byliśmy też. Ale tutaj nie ma już nie nigdzie. Gdzie jeszcze chciałabyś? Nie, nie wiem, nie. Bo ja się w sumie byłem. Nie rozglądałam się tu. Nie, naprawdę, nie ma tutaj już okay. Nic. Mhm. No to wierzę. Mhm. Dobra. No to znowu na ten mostek tutaj i tam, tak? Czy jak? No bo jak tam doskoczysz? No z tego mostku tylko, tak? Tak, tak. No. Tam jest taki rożek jakby, więc można się jakby złapać. Nie ma tego. To jak nie móc się rozbujać na linię, także spoko. Nie no, spoko, hit. Nie umiem. I też mam problemy z tym. Coś dzisiaj też na mnie idzie, no. Kurde. Początki się... Znaczy w ogóle mam wrażenie, że w tym kastomie mi kompletnie nic nie idzie, także wiesz. Nie, co ty, dobrze idzie. Nie, nie, wszystko patrz po kolei. Ja jakąś cutscenkę mam. Nie gadaj, że się przebierzemy w solę. Ale by było fajnie. No ale ja nie wiem, jak tam skoczyć. Nie wiem. Zmiana etapu jest. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem.
Z czym masz problem? No bo Skoczyć, nie wiem, gdzie mam wskoczyć, tu może, nie wiem, z tego mostku. Ale widzisz te drzwi, które tak, się otworzyły? No przecież jestem tutaj przy tym. No ale nie widzę miejsca, wszędzie jest zjeżdżane, nie widzę miejsca, w które mogłabym wskoczyć, chyba że jeszcze tu. Tego rożka takiego, no nie, dobra, mi się kończy ten mostek. Dobra, takie gówniane, to że Boże. Jezus, mam nerwy dzisiaj na ten kaston, straszne. Guantanamo to jest bardzo zły w ogóle moment omen dzisiaj do nagrywania, ale okej, okay, mam kastę. No i jesteśmy znowu sola. Znowu rzucam jakąś beznadziejną nutę, czy nie? Wiesz co? Nie, to dobrze. O, jest jakaś mapka. Tak, ale fajnie, bo się przebieramy. W sensie właśnie podoba mi się sobie to. Ten klocek można wyjąć? Nie. O. Sola. Sola jak nic, nie? Dobra, pokazać to. Ja bym sobie chciała w to kliknąć. Można w ogóle half of map. A, half, bo była mowa, że są dwie części mapy. Pamiętasz? Tak. Ale patrz, jest było jakaś odpowiedź. Crack the lock, open the door, leave it up. So leave it up, oh, oh. And together they make the... Dobra, i tak nic z tego nie rozumiem. Nawet nie kontynuuję tego. To jest jakaś zagadka. No, ja nawet tego nie kontynuuję. Nie ma takiej opcji. No wiesz co, tutaj otworzyłem przyciskiem drzwi. Tam wcześniej wyskoczył mi piesek, bo jeszcze można jakby było dalej pójść. Jesteś? Tak, jestem. Otwieram sobie drzwi. Patrzę, dobrze, czy tu się tego nie ciąga. Nie. Nie, właśnie nie. No jak wychodzimy, to jest kolejna cutscenka. Wychodzi jak... A jaka jest muzyka? Mam tak przyciszone, że nic nie mam. Dobrze. Nie chcę już tych piosenek karaibowych. No to takie będą Karaiby teraz. Teraz. No ja jeszcze tu jestem u tego pieska, wiesz? Aha. Patrzę, co tutaj jest. Ale to też jeszcze taką bazą trąci, także tutaj jest jeszcze takie... trąci bazą. No, jeszcze taka baza jest, takie kraty, ale już są palemki, no skałki, dobra, więc tam jest przyjemnie. No, jest kaczenka. Za wodospad będzie można wejść. Widzę, tam widzę granatnik na półce. Dobra. W ogóle jak skończę nagrywać, to muszę, słuchajcie, synkowi zrobić spaghetti. Tak, dzisiaj będzie wieczór ze spaghetti. Dobrze. No, takie rzeczy. To dobrze. No, ale zapowiada się już przyjemniej na pewno. No i tak inaczej. Zmiana klimatu jak najbardziej... Na plus. Wskazana. O Jezu, to się chyba nigdy nie skończy. Ja cały czas o, bardzo długa. Tam ta wcześniejsza, pamiętasz? Pokazując nam tą przed chwilą pomieszczenie, w którym zaczęliśmy ten custom, to też była taka długa cutscenka, nie? To też było, bardzo. Ta kamera się wszędzie kręciła. Dlatego mi ta piosenka tam leciała. No coś tu leci w tle, ale to jest... O nie. Jezus, dobra, pokazali nam całą, że tak powiem, bazę. Guantanamera. Trzeba było z drugiej strony tej bazy wskoczyć. Nie mogę za tą kratą? Boże, dlaczego to jest takie długie? Koniecznie no trzeba bardzo, to zapisać. Bardzo długie. Wchodzone, no ale dobra. Ludzie, dobra, dajcie już spokój. Ja lubię cutscenki, ale takie wiecie, no z Larą. To dla mnie mogą trwać nawet wieki. Nie ma problemu, ale nie takie, wiecie, pomieszczeniowe, oj nie. Jakoś damy radę, że tak powiem. A to ona ginie tu. Chciałbym... jakoś zeskoczyć bezpiecznie. No bo tutaj chyba musi być jakieś wyjście gdzieś, prawda? No nie. Bo tak. Chciał też ten granatnik jakoś wziąć. No ja nie wiem, ja nie widziałam żadnego granatnika. Tak, na cutscence było, wiesz? A myślę, że ja się rozglądałam.
Taka długa była, że już obejrzałem ją. Tu gdzieś po zwyzach skacze, wiesz? Nie wiem, czy no ja też spróbuję. Ale to co ja robię, to... To chyba są to jakieś... To jest zbyt duże combination, wiesz? Niepoprawne bangi. No. Tak, to jest sekret, kurde. Dobra, zabieram to. Ojej. Tylko, że życia prawie straciłem wszystko. Zrobiłem taki głupi skok, ale nieważne. A tu mam granatnik, widzę. No, to jest ten sekret. Jest ale... przy tym wodospadzie. No tak, ale ona tu przecież zjeżdża mi z tego wodospadu bez sensu. Bo ja jakby tak chwyciłam jakoś... się wodospadu, wiesz? A, no to jeszcze inaczej. Ja jakoś w ogóle przeleciałem te pokaż skały. To. O Boże, tu za tym wodospadem to... Za wodospadem jest... O, za wodospadem mi się coś podoba. No ale to jak ja mam tam skorzyć? Przecież mi zabierze tyle życia. No mi zabrało prawie całość, więc wziąłem dużą apteczkę. O Jezu, nie mogę, bo odbija się od sufita, sufitu. Nie ma szans. Tak? O matko. Zaczynają się takie stateczki tutaj. O, rekin. Ja go zabijam. O nie. A zabrać? O nie. Nie ma szans, żeby wziąć ten granatnik. Nie wiem, z którędy ty żeś go zabrał. Nie mam pojęcia. Ale to chyba pytanie, czy my tu idziemy, to chyba jeszcze jest za wcześnie, za wodospad. No skoczyłem z góry jakoś na niego, wiesz, ale straciłem naprawdę prawie całe życie. Więc to też na pewno nie jest ten mój sposób, tym dobrym sposobem, nie? Żeby się dostać do tego. A granatnik by się przydał. Chodzę na razie dobra, sobie tutaj... Mam to. No, dasz radę. Ale chodzę sobie na razie, wiesz co, nie idę za ten wodospad, bo tam jest w ogóle jakieś też jakieś statki są za wodospadem. Idę sobie tutaj, jak taka scenka nam pokazywała, cały czas idę sobie tutaj tą plażą. Jakby dołem, no nie? To zabrać? Nie. O to takie czerwone, bo to też pokazywało. Da się to zabrać? Nie. Nie. Na tym klocku? No, a da się to zestrzelić? Nie. Wejdziemy tu może na górę, co? Gdzie taka scenka się kończyła, co? Może tu prędzej. Taka scenka to się skończyła u nas. No tak, ale to, wiesz, ta końcówka tutaj. Jakby ta druga strona tej bazy... A, tutaj trzeba klucz. A. No jak ty tam w ogóle wszedłeś? Czekaj, tu się da wejść, da się. Lazłem, da się normalnie. Okay. A jeszcze wyżej jakbyśmy chcieli. Tu na przykład. No, myślę, że chyba będziemy musieli iść tam ten wodospad, wiesz? Chyba tak, bo tutaj, no ten pierwsze piętro, no to... wsadzenie. Tak, ale można jeszcze wyżej, no jeszcze coś wyżej tam jest? Idę. No zaraz poczekaj, bo podchodzę do drzwi, otworzą się same? Nie. Nie. Ale czekaj, jeszcze wyżej jest wejście. Matko więc... boska. No, to są trzy kondygnacje. A to na samej górze to nie byliśmy my? Nie. No nie, faktycznie. Nie, tylko że chyba na samą górę to chyba... Nie. A nie dam rady. Są też drzwi, ale są zamknięte. Czyżby to był koniec imprezy? Chyba tak. Dobra. No, tu się no to nic, nic nie otwiera. Niestety za... O, zobaczyłem się. Chodź za ten wodospad. A jeszcze tutaj chciałabym z tych skałek skoczyć. Tak? Tu gdzie jest ta lampa, tak się świeci. Nie wiem, czy widzisz. Nie wiem, czy to wiesz. No, ale to wiesz, może być różnie. Nie wiem chyba, o co ci chodzi. No tam. No, ale ona mi to zjeżdża, no bez przesady. Nie wyglądało w ogóle na zjeżdżane. Bez przesady. No ona mi nie chce tam doskoczyć. To może to nie jest dobra jakaś droga. Chodź za wodospad, idziemy. Nie. Bo tam jest też, powiem ci, przeogromna lokacja. Okej, to lecę. Przyjemna, bo taka inna. Bo tutaj nigdzie po tych skałkach nie da się tutaj gdzieś wskoczyć, nie? Do góry. No też tak zerkałem tam. No dobra. Tam uważaj, bo ci wyskoczy rekin. Ale ja bym chciał jeszcze tu ładnie. No takie fajne klimaty, powiem ci. Są łódeczki. Ciekawe, czy można w ogóle na nie wskoczyć. Nie, to są atrapy. W ogóle nie można na nie wskakiwać. Przenikamy przez te no łodzie. No chodź tu. Popływam tutaj najpierw.
O, dźwignię mam. Na jednym z tych filarów jest dźwignia. Dobrze. Na razie ładuję amunicję w rekina. Dobrze. Ja wziąłem go z Uzi. Na jednym z filarów mówisz, tak? Tak, tak. Ale nie pod wodą. Drzwi. Pod wodą pod pływaj, wodą. Normalnie pływaj, pływaj. Teraz tu są jakieś drzwi. Ciekawe, czy to te nie się otworzyły. No tutaj są takie drewniane drzwi, bo otwierają się drewniane drzwi. Ale czemu ja tu nie mogę płynąć? Okej, okay. No. Tylko, że no są tutaj, ale są zamknięte. Nie wiem, czy to nie jest jakaś czasówka znowu. A. No jest dźwignia, okej. Oj, nie ma powiedzieć. Pewnie w jakiejś, którejś tej chatce, wiesz? No tak, tak, tylko że właśnie nie wiem. No ale to płyniemy jeszcze gdzieś? Czy wszędzie już opłynąłeś? Nie, opłynąłem wszystkiego właśnie. Może jeszcze ta strona. Tu jest taka jedna przystań i ona ma właśnie drewniane drzwiczki. Ale są zamknięte. Też. W ogóle drabiny są takie w tak, ogóle widziałam. Z wody. Ciekawe, czy można z wody, ale chyba nie ma tu takich. Wydaje mi się, ruchów. Że chyba nie było tu takiej możliwości. Próbować, ale w ogóle nie, z jednej raczej. Chatki. A, tu jest do góry coś. Bo jestem w jednej chatce, jest taka dziura do góry. Można tu wyjść? Bo skoro jakby... Lara tu chyba, że ona tu by wpadła... O Jezu, to... Chodzi ci o tą chatkę? No jest taka w suficie coś. No i co, można tu wejść? Właśnie próbuję, ale no nie bardzo. Nie. Prawda? Ona się w ogóle nie chwyta, a tam jest za wysoko. Ale wygląda jakby można no, było. Wygląda. Bo... Ale tu jest drabinka jeszcze w ogóle taka, wiesz? Można na nią wskoczyć. A wskoczę se, no bo co? Na zewnątrz. Tutaj... Na zewnątrz. Na lewo tam. Od wyjścia. Aha, tutaj, na tą. A wejdę, co? No nie, no jasne, gdzieś że trzeba tak, iść ja... w końcu, nie? Trzeba zrobić znowu rekonesans taki. Zobaczyć, a to nie gdzie, są te drzwi jest. Tutaj? Co się otworzyło? No ty... Nie. O, piesulku! Nie, to nie są... A Boże, nie mów, że tu trzeba będzie z pochodnią. Nie, no bo po drabince to jak? To się da otwierać? Nie. A, no tu są jakieś takie przejścia? Może być, że to są... Nie, to no bo to jakieś przejścia drzwi. Są, nie wiem. Ale tutaj są te drzwi. Może to były te. Cholera wie. Gdzie poszłaś? Na lewo? Na lewo. I tutaj znowu... O Jezu. Tutaj też jakieś otwory. O Jezu, to jest jakiś kuźwa labirynt. Może tak być. A tu jest Boże. Jakieś zejście w dół, to nie. To ja idę jeszcze tam na prawo zobaczyć, co tam no było. No wiem, które zejście. No to też jestem tutaj. No i też jeszcze tam zobaczyć, co tam było. Mam nadzieję, że tych takich dzbanuszków malutkich beczułek nie da się zabić. Boże, zabić, zestrzelić. Dobra, tam jest teksturka drzwi, ale... A na górze tu po drodze no nie, to jest tylko takaś belka. Dobra. Ale sprawdzę te beczułki, wiesz, bo kurde korcą mnie. Nie, dobra, nie. No okej. No to tylko zejście na dół nam pozostaje. No dobrze. Aha, czyli będzie kucane. Tak. I tak jakby trzeba nie, było obejść dookoła. No dobrze, no idźmy. Cóż nam szkodzi? No. Tutaj tymi rożkami, tak? Dobra, sobie zrobię. 10-minutówka? No. No ale, no i co mi to dało, bo nie wiem gdzie dalej, tam dalej coś jest? A jest chyba takie coś. Boże, te tekstury są takie, że ciężko. Ale spadłem na dół. Odbiłam się nochem. Właśnie, bo nie wiem czy idę tutaj po tych rożkach, naprawdę? No chyba tak, no bo nie wiem. Ale... No, skoczyłam tu dalej, ale to jest abstrakcja, ci powiem, gdzie ja jestem. Nie, ja zjeżdżam z tego. Abstrakcja, gdzie ja jestem. Przy ścianie jest... O Jezu, nie z tej strony. Przy ścianie gdzieś jesteś, tak? Tak, no ale tam chyba na ten klocek w takim razie trzeba. Nie wiem, czy tutaj się trzeba rozpędzić, czy jak. Ale czekaj, chyba nie, tak. Dobra. O... Jezu, tu z tyłu jest za nami drabina. Matko. Co?
Ja myślę, że te rożki to te nie. No ale ja myślę, że tak, bo tutaj trzeba na ten klocek wskoczyć. No dlaczego nie? Tak? No bo jak z tyłu się obrócisz, to na tych skałkach to jest drabina. Na ten klocek można by było spokojnie wskoczyć. A no jest, okej. No, ale później bym proponowała, tam widzisz ten klocek taki wystający, prawda? Tak, 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 z wody taki, no. Tak. I tam można, tak? Ja jeszcze na niego nie skoczyłam, ale byłam przy nim. Może aha, tak. Czyli może to może też być jakaś droga, druga droga. Obstawiałby prędzej tą drabinę. Nie, drabina skoro jest, to na pewno trzeba tędy iść. A drabina czasem nie poprowadzi nas właśnie na ten klocek? Chyba no tak. Może. Ale jaja. No. Chciałaś skrócić sobie troszkę dróżkę. Może. Tu jest jakiś łańcuch. W sensie, no zobaczymy co on robi. Otwiera kolejne drzwi. Aha, to są te drzwi na dole. Dobra. Też będziesz wiedzieć, bo chyba tam byłaś. Czy tu jest? Nie, okej. Już. Ale ja też bym właśnie chciał, a może tu, stędy? Też bym chciał właśnie na ten klocek, co... No nie było mnie tam. Nie było cię tam? Nie, ja tylko do jednej chatki wylazłam, do tej, z której wskoczyliśmy na drabinkę, także wiesz. Próbuję wziąć rozbieg jeszcze i tam ona dalej, spada. Nie? Co próbujesz tam przeskoczyć na drugą stronę, czy jak? No próbuję i wyobraź sobie, że z rozbiegu mi nie pozwalają. O! Ciekawe. Skoczę na ten klocek. Skoczę na ten twój klocek, pierdziele to. A gdzie jest ten klocek? Na dole, pod jest nami. Jest pod nami? O, widzisz. Padłem tak sobie. No i teraz widzisz tutaj... Nie, no, tak ciężko na ten klocek raczej. Tak? No, ja nie umiem. Znaczy, tak jakoś pobiegłem do przodu i zdolądowałem. No, mi zginęła na przykład. Może na ile ten masz klocek. Życia? Bo mi się troszkę życia też zabrało, ale... No, ja mam prawie całe. Także, no, nie wiem o co chodzi. Chyba, że ty... O. To są no, naboje do... dużo. Tak? Naboje do Uzi tam są. No wzięłam. No i dobrze, to te drzwiczki były na którym? Bo ja mówię ci, byłam tylko na jednym. Gdzie one są? Na której platformie? Pewnie gdzieś tam, gdzie molo? Znaczy, no takie molo ala, czy nie? Ala molo? No jest takie drewniane, dużo jest tego drewnianego. Jakby co by tu ci powiedzieć? No, pytam, czy molo takie, bo jest takie molo. No jest takie molo, i to tam? No. I tu są beczułki aż trzy takie. No i tu jest tu, widzę. Tak, i kluczyk zabieramy. O. Aha, no to zabieramy. Kluczyk gdzieś był do wsadzenia. Tam u góry pamiętasz, tej w poprzedniej lokacji. O matko, aż tam. O, Boże. Nie powiedziałeś, że panowie tu wyskakują? Aha, jeden jest. No. Już było tak dawno. No spoko. No ale to wszystko go nie przetrząsnęliśmy. No ja wiem, chyba. No wiem, no przecież się nie będziemy tam od razu wracać. To co, idziemy ten kluczyk? Mówię, no przecież nie będziemy się od razu wracać. No przecząśnijmy tutaj dalej. Tak? No. Dobra. Idziemy. Ja se... Aha, pochylni się nie da. Właśnie o to chodzi, no tylko że... tak, czy... Są tutaj takie no właśnie... drabiny, nie? No są, tylko zobacz, właśnie jak chcesz tam wejść? To jest pytanie właśnie... przede wszystkim. One są tak jakby odwrócone do strony wody. No to weź, bądź tu mądry i... pisz wiersza. Pisz wiersze. Tam jeszcze na górze jest takie coś. Jakby jakieś takie przejście. No, nie mam tu już pomysłu. No czekaj, ja tu mam jeszcze na jakimś rożku. Czy ja tu wskoczę? Powinnam wskoczyć z tego rożka. Tak mi się ten wydaje. Ten wodospad coś ukrywa? Tak, jestem, słuchaj. Jestem w takim, przy takim okienku z liną. Z linami takimi dziwnymi. O! Jak byliśmy, tam brałeś ten klucz, tak? W tym domku. Tak, jak tak. Wychodzisz z niego, to jakby po prawej stronie od razu tutaj na takie, no, zjeżdżane wskakiwałam, na rożek. Aha, dobra, nie wiem, czy to tu. I tu się drzwi otworzyły, to chyba te pierwsze, wiesz? To są te pierwsze drzwiczki, które nam się otworzyły. I tu też jest lina. Ta główna brama się otworzyła. No i teraz cholera jasna, czy my się wracamy, idziemy dalej w głąb tych pomieszczeń, czy wracamy się z kluczem? Kurczę, bo tak znowu zostawiać dalej, to jest kapa trochę. Nie wiem, czy tu. Nie mogę to skoczyć. To jest z jakiegoś rożka. Tak, tak, na z prawo. Shifta? Tak, z shifta. Jak jesteś na rożku, to z shifta ja tam skoczyłam nie do wiem, tego. Czy to jest dobra droga? To, a czemu nie? To jak coś znajdziesz. Nie, dlaczego nie? Wiem. Taka wydaje się prosta. Tak? No. Rzeczywiście główna brama się otwiera.
Ja jeszcze tu dalej skaczę, wiesz? Idę pan tu, no dobrze, gdzie te drabinki, cały czas górą. O, piesulek. Jakby na lewo ostatecznie na moście. Piesulek, mówisz. Jak tam w głąb skaczesz, po tym... O, tu jest apteczka. Czy coś. Aha, jeszcze? I na lewo. No na lewo ja poszłam na razie. Ale tu jest tylko apteczulka. No, ale to też jest ważne. Tym bardziej, że ja potrzebuję. Mhm, ja też. Powiem ci, że chyba mi tylko jedna albo dwie zostały. Zaraz muszę jeszcze zobaczyć dokładnie. Nie, nie, weź to. Aha, a w tą drugą stronę to jakby nie ma nic. No to czyli to co, to by było wszystko, jeżeli chodzi o górę? O ten, w ogóle o tą lokację tutaj tak naprawdę wygląda jakby wszystko. Bo to tak jeszcze tam dalej pójdę gdzieś w stronę tej pochylni, może tam coś jeszcze jest, ale nie wiem. A, bo tutaj się otworzyło, no ale to my byśmy nie chcieli jeszcze. No nie, 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 to jak już jakbym miała wybierać, to już bym wolała się cofnąć. Nie, no ja też wolę się cofnąć. Bo to mi tak zalatuje takim, jakbyśmy w ogóle tą lokację opuszczali. No, no właśnie o to chodzi, nie? Ale tutaj jest jeszcze skałki na górze, jakby można było jeszcze... Chociaż nie, to są za duże pochyły. Mi się wydaje, że tutaj za bardzo już nic nie zrobimy. Wiesz? Dobra, wracamy się no, do... ja się wracam. Do klucza. Podczas mi muzyczka przygrywa. To chyba było to takie pierwsze piętro, prawda? Z tym tak, drzwiami pierwsze na piętro. Klucz. Pierwsze piętro miało bardzo klucz. Bardzo mnie denerwuje to, że mi mryga, więc biorę małą apteczkę i w ogóle może jakąś broń. Zastanawiam się jaką, niech będzie Uzi. O, oh, Jesus, to jest sekret. Naprawdę. No, ale dobrze, dobrze, no dobrze, bo to jest kusza, więc może się przyda. No to tylko tam ta główna brama w takim razie, tak? Czyli główna brama jest, tak. Aha. A te drzwi się otwierają? Nie. I dają też wybuchowe bełty, więc no, dobra, niech będzie. W ogóle jak to wychodzi? 5 sekretów mamy, nie wiem ile miało być. Nie pamiętam. Te drzwi się nie otwierają, tak? Nie. Nie, nie, właśnie nie. No dobrze. Trochę zmieniony no to... ten strój soli, ale bardzo na plus. Podoba mi się. Nie, spoko. Mhm, bardzo na plus. Dla mnie każdy jak jest jakiś etap i zmiana stroju, to jest dla mnie bardzo na plus. Bardzo fajnie. Mhm. Mm. Podoba wtedy mi się taki... to, że tutaj nie, te klimaty rozmaicy się zmieniają. To mi się podoba. Jestem ciekawa, co nam tutaj jeszcze autor zaprezentuje. Zobaczymy. No ja myślę, że tutaj w tych lokacjach to chyba kurde wszystko. No nie wiem. Przetrząsnęliśmy. No ja płynę tam, wiesz? No ja też. Nie łódź tu blokuje, nie wiem czemu. Prawdę, głupie. Piesulek jakiś tutaj jest, już widzę, pasie się. A mogę go nie zabijać? Nie, on mnie zaatakuje. Pieska? Masz pieska? Jakiś koleś już tam stoi, no. Helikopter. Jest jakaś taka maszyna jak w Trójce, wiesz, na Antarktydzie. A, dobra. Mhm. A na przykład tym z Deserta. No jest taka maszynka, rzeczywiście. To się da rozwalić? Czy co? Ja mam jedną dużą apteczkę, zwariuję. Jest... Jakby to było na łom, cholera wie. O matko, wpadłem do tej... Co? Gdzie nie, no wpadłem do tego piachu. O nie! Ja też. Ale nie zginę? Nie zginę, ale to się podnosi do góry i tak, o co chodzi? To się podnosi do góry i co? I co? I co? Mi się wydaje, że coś się zepsuło. To jest przejście. Mhm. Wlazłam tam. Ale... I cutscenka. Mhm. A się tam nie rozejrzałam. To muszę zlądować. Nie, ja wpadłem gdzieś, jakiś ekran ja się zrobił niebieski. Ja mam jakąś cutscenkę ze skarbem. Nie, ja to zapiszę to winne do... i load. No wpadłam też, ale ja sobie to zloaduję. Nie, nie, ja chcę tutaj jeszcze pooglądać, też, co tutaj jest. Też, też. Chociaż ci tu powiem. Byliśmy. No ale to jak tylko się tam podchodzi, to już to wiesz.
się zasypuje, to tam trzeba wejść. Wiesz? Nie ma jakiejś innej drogi? Chyba nie. To tak jest chyba. A tutaj, a co to jest? Czekaj, właśnie to... próbowałam i to zestrzelić, i ten nie da się. Wygląda jakby można było. No, ale w sensie nie wydaje, taka... bo to takie łomowate jest trochę. Troszeczkę tak. Ta aparatura nic tutaj, tak? A tutaj obok niej, czekaj, z tej strony, bo to wychodzi jakby... W ogóle trzeba by było kończyć odcinek, wiesz? Wiem, właśnie. Ja bym do tego skarbu, jakbym chciałabym, żeby dojść i ewentualnie... A dalej nie można płynąć. Aha, dobra, znosi. A na tą platformę do góry można wejść? Nie pozwalają. Na pewno nie. Bo wiesz co, mi się po prostu zrobił jakiś niebieski ekran, ja tam, jak tam wskoczyłem. Otwieram ten skarb. Więc to jest bardzo dziwne. Mam kolejną część mapy. Próbuję, no wskoczę tu. I co, ten piasek ci podniesie do góry? Jakby, tak, tak, i będzie takie przejście i musisz, bo to się zasypie, wiesz o co chodzi. Musisz zdążyć szybciutko wlecieć w przejście. No mam drugą część mapy, to teoretycznie już mamy miejsce. Ja sobie jeszcze to przeczytam, tą mapkę drugą. Ale poczekaj, no ja mam niebieską wodę w ogóle. To nie podnosi mnie do góry. Ja widzę to... Piasek się zasypuje. Nie, i nie ma nic, koniec. Nie da rady. Ja mam jakiegoś buga, nie mogę tego... Żeby mi się to też tak zrobiło jak tobie, ale ja a wtedy ci się. No ale to zmontuj, wyłącz, włącz, ale dobrze. No okay. Jeszcze raz próbuję. No ale no. Powiedz mi wtedy ci się jak z pierwszym razem. Dobra, mam. No. Bo ona chodzi po tym, a mi wcześniej tylko pływała. No bo tak, bo było pod poziomem, wiesz, rozumiesz. Ale nie było nie było takiego momentu, że ona w pewnym, wiesz, że ona wstała w pewnym momencie. Nie było takiego. Aha, a mi wstała. Nie, cały czas pływała. I potem pojawił mi się taki niebieskie tekstury. Wiesz, tak. Czyli poza mapę. No i słuchaj, i to takie, co chcieliśmy łomem otwierać, czy cholera wie czym, no to otwieramy to sobie teraz. I znowu kolejna brama jest otwarta. Tylko gdzie jest ta druga brama? Kojarzysz? Gdzie jest druga brama? No czekaj, na razie wchodzę na górę. Na górę wchodzę, tak? Gdzieś po drabinie. No. Była tu taka druga brama? Jezu. Podna brama. A to w tym wcześniejszej chyba lokacji, tak? Tam właśnie, gdzie ten klucz. Była też taka brama, czy nie? Tam na górze? Na górze? Nie, no nie, na jakiej górze, jak to jest w wodzie. W wodzie? Czekaj, no idę na razie. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie. Dobrze, to jak przeciągniesz, to zobacz i będzie mi tak czy siak kończyć ten odcinek. Ja idę na razie jakimś czołganym, tak? Po czołganym ma coś być? Czołganym? No czołgam się tutaj. Już nie idę. Pamiętam. Od skarbu, tak? Tak. No i tu jest wajcha. Ja ci powiem, bo ja już jestem w tym pomieszczeniu. Tak? Duże jakieś jeszcze jedno wejście. No właśnie, i tak tutaj wróciłam się na początek, ale tak, na samym początku. A, czyli na samym początku. No to nie może to być koniec, bo to jest jakby na otwartą przestrzeń. Wiesz, o co chodzi? Bo teoretycznie my mamy już mapy, tak? No mamy mapę, ale to teraz musimy co? O, mamy mapę i teraz musimy skarb, tak? No. No dobra, ja próbuję tam. No ja sobie jeszcze płynąć. Tutaj szpundzę, wiesz? Tak? Nie chcesz przekraczać tej bramy? Nie, no, przekroczyłam, ale szpundzę tu po bokach, zanim wypłynę na otwarte morze. Nie, pomyślałem, że jak przekroczysz bramę, to koniec już. No coś właśnie nie, no właśnie nie, ale już teraz będę płynąć. Nie mów, że będziemy pod wodą tutaj na takim tym, bo padnę. No, koniec levelu. O Boże! To jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Abyssal Treasure. Kurde. Dobra, no to słuchajcie, świetnie tak. Się zapowiada następny. Tak jest. Zapraszamy tak. Was. No, do usłyszonka. Pa, pa.